Bardzo wzruszają mnie ludzie, którzy mają w sobie taki odruch zrozumienia. Próbują zrozumieć złożoność sytuacji drugiego człowieka, jego motywacji, jego wyborów. Mi często tego brakuje i a nawet czasem łapię się na tym, że ja. Mam taki odruch niechęci, żeby zrozumieć, że nie chcę rozumieć, nie chcę w to wchodzić. To jest wada, i znów jak gadam z innymi ludźmi, to widzę, że to w nich rezonuje, mówią tak, to rzeczywiście tak mam, że razem po prostu odwracam się i nie chcę próbować zrozumieć kogoś, kogo nie lubię. I bardziej miałbym ochotę go po prostu od siebie odsunąć, niż próbować wchodzić w jakiś zawiły gąszcz jego motywacji, tego kim on jest. Czego ja pragnę, jako przeciwieństwa tej wady, która jest niechęć zrozumienia? Dla mnie to jest pragnienie, aby wejść. W złożoność ludzkiego istnienia. To brzmi trochę górnolotnie, ale w moim takim wewnętrznym świecie to bardzo mocno rezonuje, wybrzmiewa. Bo ja sobie zaraz przypominam, że ja sam wiem, że jestem człowiekiem pokomplikowanym. Jeśli chodzi o moje motywacje, moje czasami wybory, jak patrzę na ścieżki, które mnie doprowadziły w to miejsce, gdzie dziś jestem. To widzę gąszcz po prostu. I czasami ja sam siebie nie rozumiałem. I bardzo chciałbym, żeby ktoś inny spróbował zobaczyć tę złożoność i chciał ją zrozumieć. Tak, to jest moje pragnienie, aby otworzyć się na złożoność świata drugiego człowieka. Że on w sobie po prostu czasami ma sprzeczne jakieś dążenia. Że się sam w tym gubi, miota, że bardzo często cierpi wskutek tego pokomplikowania, jakie w sobie odkrywa. Taka gotowość, aby być po prostu w tej złożoności z taką postawą kontemplacji, z taką postawą zobaczenia, wejścia takiego uważnego bycia wewnątrz tego złożonego świata, tak to jest coś czego, czego pragnę. Chciałbym polubić też ludzką złożoność, ufając, że jakoś w rękach Boga wiele z tych naszych dróg może się z czasem wyprostować.